jeszcze raz mi się zdarzyło, że jestem ofiarą tutaj. Rozmawiamy. Mówisz mi, że mieszam się w politykę. To jasne, moje mieszanie to jak wiosłować przez ocean patykiem. Mówisz, że jestem za prawicą, raczej za prawością, z której ludzie swoją postawą szydzą. Mówisz, że ulewam biurokrację. Ja ci mówię, ona nas zniszczy, wiem, że mam rację. Mówisz, że nie rozgraniczam swojego życia od pracy. Ja ci mówię, jak się nie utożsamisz z pracą, życie stracisz. Oceniasz mnie jako rodzinę zastępczą. Sam spróbuj służyć, nie bądź szydercą. Karasz mnie, że łamię zasady bez przesady. Wszystkim nam przecież brak opłaty. Krytykujesz, że jestem zbyt blisko. Ja chcę cię ostrzec, bo za tobą jest urwisko, które cię pochłania. Odstaw nałogi, to złudny ochraniacz. Prosisz mnie, abym przestała, wiesz, ale mi zależy na tych nagraniach, na praskiej młodzieży. Ja wierzę, wielu z was nie wierzy. To nie znaczy, że mam przestać klepać tych pacierzy. Patrzysz na mnie z dystansem, nie rozumiesz, dla mnie to naturalne niuanse. Mówisz mi, że mnie nie rozumiesz. Posłuchaj tego numeru, to nie trudne. Atakujesz wciąż, twoje argumenty nie są mi bliskie. Wiesz dlaczego? Bo nie znasz faktów, a to w rozmowie powinno być oczywiste. Przeczytać coś, to nie znaczy wiedzieć. Pamiętaj, nadinterpretacja do upadku wiedzie. Mówisz mi, że cię nie słucham. Sorry, na głupotę jestem głucha. 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 Po prostu zapytaj, wiesz, gdzie mnie szukać. I już.